Jednak chyba będziemy jeszcze musieli jedną kratkę do przodu pociągnąć. Tak, tutaj jeszcze jedną kratkę pociągniemy. No, okej. Ciach. No nie. Ale zrobimy. Chwila. Jak będę dał klasek tu. Muszę się zastanowić. Żeby sam coś nie zepsuć. Okej, okej. Dobra, niech będzie tu. Nie, teraz obejdziemy go tak, żeby było mniej problemów. No, okej. No, możecie kombinować. Dowoli. Okej. No i ciągniemy. Raz, dwa. A, jak ja teraz tam widzę? Pomocnicze klocki. No, tu jest coś. Dobra. 3, 4, 5, 6. Tak, tutaj. Tutaj jeszcze max. Tak. No i zobaczymy, czy działa poprawnie. Albo jeszcze tutaj te dwa pistony. Aha, jakby ktoś nie wiedział, no to żeby się tak właśnie na krawędzi wysunąć, to trzymamy po prostu shift. Nie, to jest za wysoko. Jeszcze jeden poziom w dół. O. Raz, dwa. Raz, dwa, dobra. Lepki, hop, dziękuję, hop, dobra, jest ok. Sprawdzamy, czy wszystko działa poprawnie. Tak, tutaj jest dźwignia. No. Jest, pięknie. Jeszcze tylko dodamy do tych dwóch. No i ja myślę, że to będzie koniec. Resztę już chyba zrozumieliście, na jakiej zasadzie to działa. Jak rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy związane właśnie z budową. Ale jeśli macie jakieś jeszcze pytania, no to proszę bardzo, oczywiście odpowiem w postaciach filmików lub w innej, albo w komentarzach. No, dobra. Teraz przydałoby się do tego podłączyć. No to ciach, jedziemy. Tutaj schodek. Następny. O. Dobra. No, jest pięknie. Dobrze. Wyjedziemy sobie jeszcze raz. Dobra, teraz tutaj repeater. Skrętem tego ma być o 1, no to tu jeszcze wrzucimy 1. Sprawdźmy, czy wszystko jest ok. Dobra, jest ok. No i do tego klocka. Tak samo. Raz, dwa. Robimy sobie schodki. Nie, jeszcze pociągniemy tutaj go prosto. Dopiero schodki. O, o, o. To jest też właśnie fajne. Że jak mamy włączony, no to jak się na przykład zablokujemy jakiś piston, no to on się wyłącza. No i wiemy, że coś źle zrobiliśmy. Ciach. No, przydałby się do tego pisała, więc. Hop. Oj, spadłem.
No, jeszcze raz muszę wyjechać. Hop, 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 hop. Tak. Tylko żeby nie dotknęło tego. No, trzeba będzie tak objechać. No i ten piston przestawimy sobie. Znaczy, repeater. Tutaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadam, jest. No teraz możemy sobie obudować jakoś tą górę. Oczywiście, żeby no, przypadkiem jakiegoś klocka nie zniszczyć, nie zablokować. No, załóżmy tutaj. No i test główny, czyli sprawdzamy. No i za chwilę podmienimy zamiast dźwigni na przycisk. O, tutaj chyba nie ma klocka, albo znowu źle. Tak, tutaj nie ma klocka. No, ważne, żeby potestować parę razy, no bo może być coś źle. Nie, chyba jednak źle ustawione. No niedobrze. Musimy klocek wpuścić, to zobaczymy. Czy jednak jest źle ustawione? Bo coś tutaj. To tutaj się zacinamy. Czyli te. O, zablokowało mnie. Aha, bo ja postawiłem tu klocek. No właśnie. Też takie błędy. No widzicie. Przy okazji się nauczyliście, czego nie trzeba robić przy budowie windy. No i pięknie działa. Dziękuję. No więc dziękuję Wam za obejrzenie tutoriala. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Polecicie go znajomym. Skomentujecie, czy chcecie jakieś mechanizmy. No, czy chcecie więcej filmików ode mnie. No, ja jestem też otwarty na opinie. Piszcie też jakieś komentarze, co źle robię. No i mam nadzieję do zobaczenia. No, z tej strony GrygiDźwięk4 się żegnam z Wami. Na razie.